stają tak, w takiej pigułce powiedzieć, bo Jurek to jest synek, proszę państwa, skąd? Jurek to jest synek z jakiego miasta na Śląsku? Piekary Śląskie, właśnie. A więc to jest nasz synek. Słuchajcie, Piekary Śląskie, najbardziej chyba śląskie miasto. I mnie się tutaj właśnie nasuwa taka anegdota, jak to taki mały synek ze szkoły podstawowej, nie wiem, może łaził do drugiej, do trzeciej klasy, przyłazi po lekcjach do domu i go do tato, od kogo pochodzą ludzie? A ten tata się tak podropał po głowie i go do synek, no ludzie pochodzą od małpy. A synek go do tato, ale wszystkie ludzie. A ten tata tak wejrzał na synka, go do ja, synek, wszystkie ludzie pochodzą od małpy. Synek się tak wejrzał go do tato, tato, a my Ślązoki. A tata go do nie, nie, my Ślązoki od King Konga. Także słuchajcie, to są nasze korzenie, Jurek, tego się trzymamy. Ale proszę państwa, 35-lecie Jurka Macoły i wiadomo, to piękny jubileusz. Na Śląsku zawsze się pięknie pielęgnowało te wszystkie jubileusze, spotkania rodzinne. I ja tutaj pozwól, że nawiążę może nie do 35-lecia, ale takimi najbardziej obchodzonymi u nas jubileuszami na Śląsku, jeżeli chodzi o familię, to jest 25-lecie, czyli srebrne gody i 50-lecie, czyli złote gody, nie? I proszę państwa, tutaj taką przypowieść z humorem oczywiście, pewne małżeństwo miało 25 lat po ślubie. No i wiadomo, mąż miał taką sytuację zawodową, że on często wyjeżdżał w delegację, czyli w domu go nie była, nie? Żona zajmowała się oczywiście mieszkaniem, tu wszystko i mąż pojechał w delegację. Żona wpadła na pomysł, że podczas jego nieobecności z okazji tego 25-lecia zamówi prezent, wyjątkowy prezent. Ludzie, do ich sypialni zamówiła nowiutko szafa. Ja, proszę państwa, taką normalnie elegancką szafa zamówiła ekipa. Ta ekipa przyjechała, zmontowała ta szafa, ale co jest ważniejsze, proszę państwa, że to małżeństwo mieszkało w takim typowym bloku czteropiętrowym, który kiedyś się budowało z wielkiej płyty. Na pewno państwo kojarzycie. Oni mieszkali na pierwszym piętrze. Słuchajcie, a pod ich blokiem były tory tramwajowe i co pewien czas przyjeżdżała tam banka, nie? I wyobraźcie się, proszę państwa, że jak oni ta szafa skręcili i ten tramwaj tam przejechał, to za każdym razem ta szafa się rozkładała. Słuchajcie, ta kobieta w ramach gwarancji 20 razy wzywała ta ekipa monterów i mówi, panowie, zróbcie coś, nie? Jak ta ekipa skręciła ta szafa, banka przejechała, czyli tramwaj, ta szafa się rozkładała. Nie wiadomo czemu. Ta żona już załamano go do tego szefa monterów. Mówi, proszę pana, jutro przyjeżdża mój mąż z delegacji. Jak ją się pokorza, jak ją się zaprezentuje? Ten szef tych monterów tak myśli, mówi, proszę panią, dobra, my po raz 21 ta szafa pani skręcimy w ramach gwarancji i jak my ją skręcimy, to ja do tej szafy wlejza, zamkna się od środka i byda czekał, aż ta bana pojedzie, żeby zobaczyć, czemu ta szafa puszcza tam na tych śrubach, nie? Jak powiedział, tak zrobili, skręcili ta szafa, on wlos do tej szafy i pech chciał, kto przyjeżdżał dzień wcześniej z delegacji. Mąż, ludzie, mąż wraca oczywiście, buziaki zaraz, misie z żoną, nie? Wali kaj do sypialni. Kurde, widzi nowiutko szafa. Kochanie, nowa szafa. Otwiera ta szafa i widzi tego chłopa. Proszę państwa, napięcie sytuacji nieprawdopodobne. Ten szef monterów widzi tego męża i nie zastanawiając się długo go do tak. Proszę pana, wal pan od razu w ryj, bo i tak pan nie uwierzy, że czeka na tramwaj. Także, proszę państwa, brawa mogą być, bo to ludzie co nie wymyślą, ale wybrną z sytuacji, nie?